Cześć dziewczyny i chłopaki, witajcie w przegranym tygodniu. W tym tygodniu było sporo grane, zdecydowanie sporo grane i to w zasadzie w różne tytuły. Jak się okazuje na różnych platformach, no nie skończyłem jeszcze Little Big Planet, na Wicie jakoś się odłożyło na bok, ale za to pograłem w jakieś nowsze tytuły na PlayStation 4. I jednym z takich nowszych tytułów na PS4 jest Sniper Elite 3 Afrika, którą polecam Maciek Kowalik. Tylko problem jest w tym, że ja w zasadzie nigdy nie byłem growym FPS-owym snajperem. No oczywiście fajnie jest się w multiplayerze gdzieś zakampić w krzakach i nabijać sobie w taki sposób kille, no ale nigdy nie byłem jakiś specjalnie dobry w snajpieniu i nigdy jakoś nie sprawiało mi to największej przyjemności. Ja generalnie w większości gier jestem takim zwykłym piechurem, który leci w stylu Rambo. Na przeciwników jest strzela do każdego, do wszystkiego, co tylko się pojawi. Włączyłem sobie tego snajpera trójkę i na trzeciej misji odpadłem. A to nie jest zła gra, to jest całkiem ładnie wyglądająca gra, całkiem żwawa gra, całkiem fajna gra, ale tylko i wyłącznie dla osób, które lubią być snajperami, lubią dogadywać się o otoczeniu, lubią zaznaczać cele, lubią planować swoje akcje, lubią się ukrywać, lubią uciekać z miejsca, z którego oddali strzał, bo na tym mniej więcej polega ta praca snajpera. A w zasadzie nie trafia do osób, które lubią sobie po prostu strzelać w stylu Rambo. Chociaż słyszałem, że w kooperacji jest zdecydowanie lepiej, no jakoś tam się nie ułożyło, żeby z kimś pograć i także z tego snajpera rezygnuję. Ale zacząłem też grać w Wolfenstein, czyli w Wolfa The New Order. Ja już kiedyś opowiadałem o tym tytule przy okazji Gamescomu, gdzie rok temu w niego grałem i mi się nie podobał. I teraz mniej więcej po godzinie nocnego sprawdzenia nowego Wolfa jestem miło rozczarowany. To jest dobre słowo, bo ta gra w zasadzie nie przypomina tej pozycji, którą grałem na Gamescomie i na bank będę chciał ją skończyć jak najszybciej, bo wciąga i w zasadzie to jest właśnie chyba ten Wolf, na którego wszyscy czekaliśmy. A teraz trzymajcie się krzeseł, uwaga, gram w Heroes of the Storm, czyli gram w mobę i mi się podoba. To nigdy nie było tak, że ja nie lubiłem mob, bo to złe gry, tylko po prostu mi kompletnie w nich nie szło i jakoś nie umiałem się wkręcić. A tu się okazuje, że w Heroes of the Storm zaczynam się powoli wkręcać, gram sobie w alfę, jeszcze jestem przed graniem ze znajomymi, w sensie w takim teamie, na razie gram sobie z obcymi randomami w sieci, ale zdecydowanie ta gra jest łatwiejsza, prostsza, mniej skomplikowana od League of Legends i od Doty i najwyraźniej te aspekty sprawiają, że takie nubki mobowe jak ja dobrze się przy tym bawią i pewnie się wkręcą, taką mam nadzieję, bo może najwyższy czas wkręcić się w jakąś mobę. Chociaż faktycznie z tego co słyszałem już ta moda na moby delikatnie przemija, to znaczy ten wielki boom się skończył, teraz jest taki inny boom mainstreamowy, w sensie takim, że wszyscy chcą mieć moby. No ale tak czy inaczej moba od Blizzarda daje radę zdecydowanie. Pewnie już część z Was zapomniała o tym, że ja mam taki muzyczny kanał, na którym wrzucam swoje filmy dotyczące muzyki, trochę koncertów, ale przede wszystkim swoje autorskie kompozycje wraz z takimi teledyskami, jak gram na gitarze. Jeżeli zapomnieliście, to sobie przypomnijcie. Jeżeli nie wiedzieliście, to zobaczcie sobie, tu na dole będzie napisane nazwa kanału. A mówię o tym dlatego, że jest właśnie dzisiaj wrzucony, totalnie świeżutki, nowy numer, do którego posłuchania i obejrzenia zapraszam. A skoro o kanałach na YouTubie mowa, to zapraszam ponownie, tak jak w ubiegłym tygodniu, na swój kanał, mini kanał, na który wrzucam rozgrywkę z PS4, bo pojawiło się tam kilka nowych filmów. I to tyle w tym tygodniu, do zobaczenia, trzymajcie się, hej!